Hej, zaczynamy z maratonem świątecznym na naszym kanale, czyli kilka, no myślę, że 3-4 materiały podczas tej przerwy świątecznej, które, czy tam tuż przed przerwą świąteczną, które opublikujemy. Pierwszy chciałbym poświęcić Jagiellonii i Śląskowi Wrocław, bo to są zespoły, które są w czubie tabeli ekstraklasy i notują naprawdę super wyniki. I powiem wam szczerze, że mam bardzo ambiwalentny stosunek do tego właśnie, kto teraz przewodzi w tabeli ekstraklasy. Dobrze, i zacznijmy od tego, że liderem ekstraklasy został Śląsk Wrocław. Śląsk Wrocław, który w poprzednim sezonie ledwo uniknął spadku. Pamiętamy sezon za Iwana Dżurdziewicza, który generalnie układał się źle. Śląsk cały czas balansował nad strefą spadkową, gdzieś krążył między pozycją 11 a 15, ale w pewnym momencie spadł na 16 pozycję, wpadł do strefy spadkowej i zaczęło się palić. Władze Śląska zdecydowały na to, że po prostu zwolnią trenera Dżurdziewicza i postanowiły ponownie zatrudnić Jacka Magierę, który kiedyś zaprowadził drużynę do europejskich pucharów, ale generalnie sam później popadł z nią w duże problemy, no ale trenera, który można powiedzieć, że ma takie miano troszkę trenera inteligenta, no człowieka, który niewielu też zawodników wyprowadził z krętej drogi, z takiej ścieżki niezbyt dobrej. Kamil Grosicki był takim przykładem, który miał problemy z hazardem, a trener Magiera cały czas przy nim czuwał i próbował go naprostować, wyprowadzić na właściwą ścieżkę. Trener Magiera zespół przejął i wcale początki nie były kolorowe. Udało się w końcu dwa z ostatnich trzech meczów wygrać, z tego co pamiętam, a jak się pomyliłem, no to na pewno zdobyć 4 punkty, ale chyba 6 punktów z tego co pamiętam. Przegrali ostatni mecz z Legią, zespół Śląska, ale mimo tego nie spadł z ligi. Spadła Wisła Płock, która się z tej ligi w bardzo frajerski sposób przez cały sezon, będąc poza strefą spadkową, a nawet na początku sezonu będąc rewelacją ligi, będąc gdzieś w czubie, przez bardzo złą końcówkę zespół Wisły został zdegradowany. Śląsk cudem uniknął spadku i ten sezon wcale nie zaczął dobrze. Nie zaczął dobrze, ale po 4-5 kolejkach Śląsk odnotował progres i obecnie jest liderem tabeli. Wygrywa zdecydowanie większość ostatnich meczy, a już w ogóle porażki to się prawie podopiecznym trenera Magiery nie zdarzają. I powiem wam, że podobnie jest z Jagiellonią. Jagiellonia oczywiście w poprzednim sezonie nie była w strefie spadkowej, bo krążyła między środkiem tabeli a taką, no wiecie, między gdzieś będąc pod... w momencie, kiedy trener Stolarczyk prowadził ekipę, z którym miałem przyjemność przeprowadzić wywiad nieco ponad rok temu, Jagiellonia gdzieś się plasowała między 9 a 14 pozycją. No w momencie, kiedy zaczęła gdzieś się plasować w okolicach tej 14 pozycji, trener Stolarczyk został zwolniony, zatrudniono trenera Siemieńca, najmłodszego trenera w lidze, rocznik 92, 31 lat, kurde, 10 lat różnicy, ja się zaczynam czuć staro powoli. Trener Siemieniec, w przeciwieństwie do trenera Magiery, odnotował już lepsze wyniki na wiosnę, ale wydawałoby się, że jednak Jagiellonia jest ekipą, która jest no raczej na potencjał, ma na środek tabeli. No przynajmniej ja tak uważałem. Może niektórzy myśleli, że pierwsza połówka, ale na pewno nie typowali ich na pierwszą piątkę. Od lat tej drużyny tam nie było. Czasy, kiedy, uwaga, pod przewodnictwem prezesa Kuleszy i trenera Probierza, później trenera Maurota, drużyna była czołową ekipą w lidze, minął dawno temu. I tutaj podobna historia, tak? Jagiellonia bardzo udaną jesień ma za sobą, chociaż ten ostatni mecz na pewno będzie im się śnił po nocach, bo prowadzić z Puszczą 3-0 i zremisować 3-3, no to jest coś takiego, co na pewno będzie drużynę dla drużyny Siemieńca będzie dobrą nauczką. Tym bardziej, że dla kontrastu mamy chociażby mecz z Lechem Poznań, gdzie było 3-0 dla Lecha i to Jagiellonia potrafiła podgonić. Także drużyna, która chyba też pokazała, że nie ma dla niej, nie ma nic niemożliwego. No można wisieć nad strefą spadkową albo wręcz jak Śląsk w niej być, a następnie się odbić i poszybować w górę. Muszę wam powiedzieć, że widzę tutaj coś takiego, że bardzo podobne drużyny. Pod tym względem, że chyba przód mają lepszy niż dół. Bo obrońców Jagiellonii poza Wdowikiem raczej ciężko mówić, żeby to była jakaś ścisła ligowa czołówka. No, na pewno wyróżniające się postaci w Śląsku czy Jagiellonii. Ja tu też nie chcę omawiać dokładnie składów, wymieniać wam, tak?
W Śląsku ewidentnie zespół ciągnie Eric Exposito, kapitan zespołu. Myślę, że bez niego Śląsk... Pomijam w ten sezon, bo to jest ten sezon jest ewenementem, tak? Że oni są w gazie takim. Ale generalnie uważam, że bez Exposito Śląsk to byłaby drużyna typowo walcząca o utrzymanie. Oczywiście jest wielu ciekawych piłkarzy typu Leiva, typu Samiec Stalar, który ten sezon ma dla siebie przełomowy. Mam nadzieję, że to nie będzie życiowy sezon dla 22-letniego skrzydłowego albo napastnika, bo to zależy jak gra, ale w tym sezonie akurat skrzydłowego Śląska. Jest wielu ciekawych piłkarzy, jak tam Schwarz. Okej, ale to nie jest istotne. Tak samo z Jagiellonią. Mogę mówić dużo o Jose Aranjo, mogę mówić dużo o Nene i o innych piłkarzach, tak? I o Palulu, tak? No, o Marczuku. Jest wielu interesujących piłkarzy. Natomiast generalnie to, co te drużyny łączy, to jest ofensywa. To jest granie ciekawej piłki i ten sezon od tej strony jest niesamowity. I muszę wam powiedzieć, że od tej strony to te drużyny niesamowicie ubogacają naszą ligę. Bo wiele było takich sezonów, gdzie naprawdę oglądało się i kolejek, gdzie dominowały wyniki po 0-0 czy 1-1, czy może nie po 0-0, ale po 1-1. No nie było ofensywnej piłki, a te drużyny wnoszą sporo kolorytu. I z tej strony jest to ciekawa opowieść. Od strony, z punktu, i słuchajcie, tutaj to jest, dochodzimy do sedna pewnego w tym odcinku, czyli rozum, słynne, wiecie, takie akademicko-licealne rozważania, co jest lepsze, rozum czy serce, bo od strony takiej właśnie uczuciowej, kibicowskiej, że wiecie, to co się rodzi, jak człowiek ogląda mecze, to jest, nie jest analizowanie tego od strony, nikt się nie interesuje piłką, bo są cyferki ciekawe. Ludzie interesują się piłką, bo powodują na emocje. I na przykład ja, widząc Śląsk, który, jak ktoś mnie śledzi długo na kanale, wie, że to jest mój drugi ulubiony klub, powiedziałbym, po Lechu, no chyba jednak drugi bym powiedział. No, oczywiście jeszcze lubię Wartę, ale to tak, może być, że na dokładkę, nie? Na Dolnym Śląsku urodził się mój tata, więc to jest na pewno miejsce i to jest na pewno powód, dla którego gdzieś tam Śląska cenię, zawsze trzymałem kciuki. Też pamiętam niesamowite mecze Śląska z Brugią 10 lat temu w Pucharach, a to były jedne z pierwszych meczy, gdzie tak zaczynałem oglądać piłkę. Oczywiście zacząłem od reprezentacji Polski i na Euro 2012, ale Śląsk był takim zespołem polskim pierwszym, który zacząłem oglądać i to przede wszystkim oczywiście, że od tej strony grania w Pucharach. I to było ciekawe, jaką piłkę grali z Brugią, jak rywalizowali z Sevillą. Mimo ogromnych batów zaprezentowali się, uważam, z honorem na polskie, reprezentując drużyny na europejskiej arenie. I to jest fajne. Jagiellonia prezentująca się i notująca ogromny progres przez te miesiące, wcale uważam, że nie mając jakiejś niesamowitej kadry, jest ciekawym projektem. Też dlatego, że prowadzi je trener, który absolutnie zaczyna swoją ścieżkę trenerską. Ale tu się pojawia pytanie, co z tego w skali globalnej? Bo ja troszkę się nauczyłem, żeby patrzeć na to bardziej od takiej strony fachowej i zawsze myślę sobie, co to da na przykład w Polsce w europejskich pucharach. I tutaj się pojawia pewien konflikt, że ja wcale, powiem szczerze, że widząc tę drużynę w czubie tabeli, nie odczuwam optymizmu. Na czym bazujemy w europejskich pucharach? Na tym, że mamy dobry współczynnik, tak? Konkretne drużyny i mogą trafić na słabszych rywali. Oczywiście, że Raków też budował wszystko od zera i był w stanie to zbudować, ale póki się zakwalifikował w Europie do fazy grupowej, to potrzebował 3 sezonów, co i tak jest optymistyczne, tak? Ale udało mu się to od zera zrobić w 3 sezony. To wymaga czasu, żeby zdobyć punkty, żeby wyrobić sobie pozycję, żeby potem trafić na słabszych rywali. Oczywiście, że jak zespół jest super mocny, to potrafi też takie ekipy przejść. Ale jak jest trochę słabszy, to małe detale robią różnicę. I dlatego nie jestem zbytnio zadowolony z tego, ponieważ liczyłem, że wyrobi się kilka drużyn w ekstraklasie, taka hierarchia, która zbuduje nas na kolejne lata w Europie. I to się dzieje. Od 4 sezonów nieprzerwalnie mamy drużyny w europejskich pucharach. Najpierw Lech za Dariusza Żurawia. Można coś mówić o tym występie, że ten występ w Lidze Europy nie był zbyt udany. Może i nie był, ale droga, żeby przejść tą Ligę Europy była bardzo trudna i szapoba wtedy dla drużyny i dla trenera Żurawia, że był w stanie zmontować taką ekipę. Kto by tam trenera Żurawia nie lubił? Później Legia za Michniewicza, tak? I rozpadająca się niestety Legia za
po zwolnieniu Michniewicza. Potem niesamowita przygoda Lecha, która już w ogóle przebiła te dwa poprzednie sezony. W ogóle uważam, że nie wiem, czy to nie był najlepszy sezon, jaki oglądałem w europejskich pucharach. I teraz Legia wychodząca z grupy w Lidze Konferencji i Raków grający w Lidze Europy. Już tej Lidze Europy, która jest taka elitarna, bo zawężona z 48 drużyn do 32. I myślę, że te drużyny, niestety, jeśli zagrają w europejskich pucharach, to z punktu widzenia rozumowego nie zajdą za daleko. No przepraszam bardzo, ale ja myślę, że na pewno od trzeciej rundy nie będą rozstawione, a myślę, że od drugiej mogą nie być rozstawione te drużyny. I dalej niż ta trzecia runda będzie im ciężko zajść. Dlatego powiem wam wprost, fajnie, że te rzeczy się dzieją od tej strony, że mamy dopływ ciekawych zawodników i to jest plus. Natomiast gdybym miał wybierać, to jednak mam ambiwalentne poczucie a propos tego, co się właśnie dzieje. Uważam, że to, że Lech jest w dołku, jeszcze nie powiem, że w kryzysie, ale wiosną się okaże, tak? Ale jest na pewno w dołku i powoli zaczyna widać kryzys na horyzoncie. I to, że Raków musiał grać co 3 dni i miał drużynę przestrzeloną kontuzjami. I to, że Legia nie potrafi ustabilizować formy i może mieć z tym problem, póki będzie grała w Europie. No może spowodować to, że od strony globalnej będziemy mieli kłopoty w przyszłym sezonie. I to jest pewne zjawisko, które chciałem powiedzieć. Ale z drugiej strony mamy ciekawą historię do napisania. Zobaczymy sobie, jak te drużyny sobie poradzą wiosną, bo zagranie jednej super rundy, a zagranie dwóch to już jest coś innego, a w ogóle już utrzymanie tego przez 1,5 sezonu albo przez 2 lata jest jeszcze trudniejszym zadaniem. Moim zdaniem to prędzej czy później musi się rozlecieć, ale może mnie zaciekawi, może ciekawą historię, może mnie zaskoczą i zamkną mi usta i trener Siemieniec albo trener Magiera i te drużyny odniosą sukces. Nie myślę o wiośnie, a myślę właśnie o jesieni. Ale powiem wam wprost. Ja tego długofalowo tych projektów nie widzę. Mam nadzieję, że nawet jeśli te kluby w jakiś tam sposób się odbiją od Europy albo nawet na wiosnę już sobie nie poradzą, teraz się zaplątałem. Przez to, że rozgrywają udany czas, trafiły z transferami pod pewnymi względami, mają kilku ciekawych młodszych zawodników, bo niewątpliwie Wdowik, Marczuk to są jeszcze piłkarze, którzy mogą sporo osiągnąć, szczególnie Marczuk, który jest jeszcze bardzo młodym piłkarzem, tak? Śląsk ma tego Samca Talara, ma Bejgera. Zobaczymy, czy ich uda się spieniężyć, czy nie wiem, czy właśnie wypromować na dłużej, zostawić na dłużej w klubie, ale mam nadzieję, że to będzie pewna podwalina na przyszłość, a nie tylko jednorazowe komety. Tyle. Mam nadzieję, że to będzie, że to był fajny materiał od takiej strony merytorycznego omówienia tego, czy te zjawiska, które się dzieją, koniecznie muszą być dobre w naszej lidze. Ja na pewno cieszę się, że Śląsk się w jakiś sposób odbił, ale pytanie kluczowe jest to, gdzie Śląsk Wrocław znajdzie się za 3, 4, 5 sezonów. I tu mam apel do władz Śląska. Jak przyjdzie dołek, to nie zwalniajcie trenera Magiery po pierwszym potknięciu czy po pierwszych gorszych 5-10 meczach. Bo mieliście już dowód na to, 2 lata temu to robiąc, że to nie była zbytnio dobra decyzja. Trzymajcie się.